10% straty wody. Takim wynikiem, jako jednym z najlepszych w Polsce, może pochwalić się spółka Wodociągi Kieleckie. Inne miasta w kraju tracą bezpowrotnie, średnio od 17 do 60%. My dzięki wprowadzeniu inwestycji monitoringu opomiarowaliśmy sieć wodociągową, częściowo również kanalizacyjną, gdzie ona wymagała. Stworzyliśmy cały system, który pozwala oceniać praktycznie w każdej chwili, co na sieci się dzieje. Do września powinna zakończyć się rozbudowa monitoringu i sterowania układem sieci wodno-kanalizacyjnym w Wodociągach Kieleckich. My wiemy, kiedy jest mecz na przykład, bo zużycie wody maleje, jak jest przerwa, to wszyscy gotują herbaty, idą, załatwiają potrzeby różne, rośnie. I tak po kolei, kiedy się budzicie Państwo, kiedy wstajecie, bo to wszystko urządzenia pokazują po spożyciu wody. Elektronicznym nadzorem systematycznie objęte zostają nowo powstające odcinki sieci w stolicy regionu świętokrzyskiego i w pobliskich gminach. Dzięki temu można bardzo szybko zareagować na wszystkie awarie i usunąć je. Główny cel jak gdyby prowadzenia monitoringu było ograniczenia strat wody, ponieważ straty wody powodowały, że bardzo dobrej jakości wody ona gdzieś ginęła bezpowrotnie i od strony takiej ludzkiej, ekologicznej była to strata, ale również były to straty ekonomiczne polegające na tym, że trzeba było tą wodę wydobyć z podziemi, czyli pompy musiały pompować, pobierać energię elektryczną, cały system obsługi, to opłaty dla Wód Polskich za wydobycie wody. To były duże koszty, które ograniczyliśmy bardzo znacząco. Monitoring sieci obsługiwanej przez Wodociągi Kieleckie działa już 5 lat. Jego rozbudowa jest realizowana w ramach unijnego projektu zakładającego poprawę gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego. Wartość wszystkich inwestycji w tym zakresie wynosi 87 milionów złotych.